Czy polskim piłkarzom brakuje luzu? Jak strzelać więcej bramek? Na te pytania odpowiemy sobie w tym filmie. Portugalska myśl szkoleniowa dotarła do Polski. Fernando Santos jest trenerem reprezentacji Polski, więc fundamenty gry w piłkę nożną będą wdrażane poprzez wszystkich trenerów, poprzez polskich trenerów. Warto wiedzieć, czego trenerzy będą od nas oczekiwać. Dzisiaj opowiem Wam o ofensywnych fundamentach gry w piłkę nożną, dlatego zapraszam. Pierwszy fundament, postęp. Słuchajcie, musimy zdobywać przestrzeń na boisku, musimy atakować plecy rywala, musimy dryblować, tak jak robi to Leo Messi. Bierze piłkę na połowie, jedzie z chłopami i to daje jakość. To daje bramki, to daje asysty. Dlatego postęp jest kluczowym i pierwszym fundamentem gry w ofensywie. Drugą rzeczą jest ofensywna asekuracja. I tutaj przychodzi mi na myśl od razu Liverpool. Tak, czyli ten gegenpressing Jurgena Kloppa. Jest strata, od razu cała drużyna jest gotowa do odbioru. Cała drużyna jest gotowa doskoczyć do rywala, zabrać mu piłkę i kontynuować atak. Więc to jest druga kluczowa rzecz w grze, w ofensywie. Trzecią rzeczą jest mobilność. Musisz poruszać się na boisku. Musisz wychodzić koledze na wolne pole. Tak jak robił to Xavi, Iniesta i Busquets w Barcelonie. Ta trójka była najbardziej mobilną drużyną, jaką kiedykolwiek oglądałem. Każdy z nich, gdy jeden miał piłkę, mógł zagrać do drugiego. Te trójkąty, te pozycje, na które wychodzili, no to była poezja. Dlatego mobilność jest bardzo ważna w ofensywie. Czwartym fundamentem jest przestrzeń. Manchester City, Jack Grealish, Phil Foden, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, to są wszystko zawodnicy, którzy stoją szeroko przy liniach, ale kiedy trzeba, atakują plecy, schodzą do środka. Musimy generować przestrzeń na boisku. Jeżeli Ederson ma piłkę, Erling Haaland już rusza za plecy. Te przestrzenie w ofensywie muszą być duże, tak żeby rozciągnąć linię obrony przeciwnika. I ostatnim kluczowym fundamentem gry w ofensywie jest jedność ofensywna. Każdy zawodnik na boisku musi grać do jednej bramki. Musimy myśleć o naszym celu, którym jest strzelenie bramki. Dlatego wzorem drużyny, która myśli jako całość o strzeleniu bramki, jest Real Madryt. Ich kontrataki, ich wyprowadzenie piłki, ich myślenie jest cały czas nastawione na strzelenie bramki. W dzisiejszym czasie ta jedność ofensywna jest bardzo ważna. Wzorem jedności ofensywnej jest Watford. Watford z meczu przeciwko Leicester, gdzie podyktowano rzut karny przeciwko nim, Manuel Almunia broni rzut karny, a następnie Watford strzela bramkę. Drużyna wygrywa, wszyscy się cieszą, kibice wbiegają na boisko, cieszą się trenerzy. Każdy z zawodników, każdy z piłkarzy, z trenerów myśli o tym, aby wygrać mecz. Wszyscy są jednością, dlatego ta jedność ofensywna w drużynie jest bardzo ważna. Jeżeli chcecie grać w piłkę i chcecie dobrze to robić, musicie przestrzegać tego fundamentu gry. Moim zdaniem polskim chłopakom brakuje luzu. Młodzi zawodnicy nie są uczeni grania jeden na jeden. Jako młody piłkarz, młody zawodnik często krytykowani są za to, że tracą piłkę, że próbują pojedynków jeden na jeden. Raczej trenerzy starają się mówić im, żeby grali bezpiecznie, na dwa kontakty, a juniorzy, którzy wchodzą w świat seniorski, są po prostu kasowani na każdym kroku, jeżeli tylko próbują jakiejś swojej inicjatywy. Moim zdaniem w ofensywie ten luz jest bardzo ważny i powinno się zostawić go piłkarzom. Jako środkowy obrońca przez ostatnie 3 sezony strzeliłem około 20 bramek. Sam na boisku myślę ofensywnie, dlatego zachęcam każdego z Was o tym, aby myśleć ultraofensywnie, aby każdy z Was atakował i chciał strzelać bramki. Piłka nożna dzisiaj nie dzieli się na obrońców i napastników. Każdy z nas musi bronić, każdy z nas musi atakować. Myślcie ofensywnie, bo na końcu wygrywa ta drużyna, która strzeli więcej bramek. Zachęcam Was do podjęcia działania,
i zasubskrybowania tego kanału oraz oglądania następnego odcinka o defensywnych fundamentach gry w piłkę nożną.